Witam wszystkich. Dzisiaj zbudujemy sobie szybowiec halowy na podstawie tej książki Modele halowe do gier i zawodów lotniczych Jerzego J. Kaczorka. Będzie to ten model. Jego budowę zaczniemy od przerysowania modelu skrzydła oraz stateczników na to jest papier do pieczenia. Może być również jakaś bibuła oraz cokolwiek innego. Ja przerysuję z tej książki, a jeżeli ktoś z Was chce też zbudować ten samolot, napiszcie do mnie maila, to Wam wyślę wzór. Mamy już przerysowane. Teraz przeniesiemy ten wzór na materiał, z którego będą te skrzydła zrobione. W moim przypadku są to tacki spożywcze. W najbliższym sklepie pakują na nie ser, zawijają folią po 200 gram i sprzedają na porcje. Tacki te nie mogą być pękane, pokrzywione, przetłoczeń nie powinny mieć i powinny być w miarę proste. Ta jest w miarę prosta. Skrzydło się tu zmieści. Na tą przerysujemy jedno skrzydło. Na tą drugą skrzydło. A tu będą stateczniki. Rysujemy najlepiej bliżej krawędzi, bo tu nam zostanie materiał, z których będziemy mogli potem użyć. Należy rysować po tych liniach, które przedtem sobie narysowaliśmy. A moment jeszcze. Nie narysowałem granicy ucha. Tu. Ta linia jest po to, że gdy budujemy takie już modele, które będą startować w zawodach, to dzięki temu model będzie lepiej skręcał i możemy uzyskać lepszy czas. My tego nie wykorzystamy, bo budujemy model chyba do zabawy. Przesunęło się. Jest zostawiony ślad i
teraz musimy to wyciąć. To jest nożyk do tapet. Jeżeli ktoś nie ma, może wyciąć nożyczkami. I mamy skrzydło. Teraz, żeby mieć dwa równe skrzydła, przenosimy tą na piankę i można odrysować i wyciąć, albo od razu wyciąć. Teraz łączymy je razem i szlifujemy tak, żeby były dwa identyczne skrzydła. Skrzydła mamy już prawie gotowe. Teraz stateczniki. Będą już łatwiejsze, bo wystarczy nanieść i wyciąć. Nie trzeba już powielać. I tą część też wygładzimy. Ostatni stateczник. Nawet się wyrobiłem na dwóch kawałkach pianki. I mamy skrzydła oraz stateczniki wycięte. Teraz musimy nadać naszym częściom najbardziej opływowy kształt, żeby nie stawiały oporu. No, żeby stawiały jak najmniejszy opór, bo oporu całego zawsze będą musiały jakiś stawiać. Najbardziej opływową rzeczą, jaka w ogóle istnieje, jest kropla, która spada, bo istnieje grawitacja i formuje się taka kropla, mniej więcej. A żeby uzyskać taki płat, jak chcemy, to musimy przedzielić kroplę na pół i tu lekko zaokrąglić. Tak będzie wyglądał płat. Więc jeżeli tak będą skrzydła, to tu trzeba zaokrąglić, a z tyłu trzeba ściąć. Thank you.
teraz będziemy podginać uszy. Tu musimy wrócić do naszego szablonu. Tu już jest ucho. Jeszcze tu. To jest mniej więcej... Tu 10,5 cm. Czyli jak to będzie tak, to w tym miejscu będzie ucho. O. W tym miejscu musimy naciąć. Zeszło. O. Bo będziemy to zaginać. Naciąć, ale trzeba uważać, żeby tego nie przeciąć. Tu będzie nóż konieczny. Nie szkodzi, sklejmy to. Do tego będziemy potrzebować na przykład kredek lub takich samych. Są dwie takie same kredki. I musimy zrobić tak, żeby tu dociążyć. Tu podnieść i zalać to klejem. Klej musi być w całej szczelinie, żeby jak już zaschnie, to skrzydło, to ucho było podniesione. Tak na mniej więcej 2-3 cm. To trzeba coś cięższego. To będzie dobre. Z drugim skrzydłem tak samo. Tylko że tu mi się złamało, to trzeba skleić w takiej formie, żeby było już podniesione. Też dociążamy i 2-3 cm. Jest. Od 2 do 3 cm, ale oba skrzydła. Jakiś wariat jedzie. Ale oba ucha powinny być na takiej samej wysokości. To przesuniemy sobie teraz na bok. I zajmiemy się statecznikami. Ze statecznikami wygląda podobnie. Tutaj musimy zaokrąglić, a tutaj ściąć, żeby było można skręcać.
Mniej więcej po równo z każdej strony zdzieramy. Z dołu. Ruchy. O. Na końcu powinno być już zupełnie cienkie. Jak tak będzie przymocowane, żeby można było regulować skręty. Statecznik poziomy. Robimy wręcz identycznie jak skrzydło. Z przodu zaokrąglamy. Z tyłu zdejmujemy, ale teraz tak jak i no teraz tak samo. Pamiętając w tym, że ruchy wykonujemy w jedną stronę. Pokażę nawet, co się stanie, jeżeli robimy w dwie strony. Tutaj mamy kawałek materiału. A tu nie, a tu akurat widać. O, tu już lepiej. Robią się zadziory, a jeżeli robimy ruchy w jedną stronę, to jest gładko. Utrzymując stały kąt. Brzegi jeszcze. Tutaj są uniesione, tu jest statecznik uniesiony. Nie, poziomy jest idealnie. Więc statecznik mamy, oba stateczniki mamy gotowe. Więc możemy przejść do robienia kadłubu. Kadłuba. Na którym wszystko zamontujemy. W książce jest ten projekt, tylko że w pomniejszeniu. Więc musimy go powiększyć. Od czubka dziobu do krawędzi natarcia początku skrzydła jest 100 mm, to jest 10 cm. Trochę za długo, to zróbmy 8. Tutaj jest następnie 10. To też będzie 8. Więc tu będzie skrzydło. I w tym miejscu tak to mniej więcej wygląda. I do końca jest coraz cieńszy kadłub. Żeby nie marnować materiału, użyjemy tutaj wykałaczkę taką przeszłukową, długą. Powinna być prosta. I gdy obracamy ją w ten sposób, to nie powinno nic wystawać poza oś, w której ją obracamy.
Testujemy. Bo jeżeli będzie krzywo, to nasz model będzie krzywo latał. Kręci się jeszcze, ok. Jest proste. Teraz dziób zrobimy z kawałka sklejki owocówki. Stąd ta nazwa, że z takiej sklejki budowane są skrzynki, z których sprzedaje się owoce w sklepach. Weźmiemy kawałek. Mamy kawałek sklejki. Prosty kawałek. I musimy narysować nasz wzór. Skrzydła już prawie wyschły. Tu będzie skrzydło dotąd. Więc tu będzie równa linia. Mniej więcej tak. I tu wyprowadzenie. I musimy to wyciąć. Przyznam dla skrzydła. Nie ma co ciąć do końca. Jeżeli przetniemy nawet wierzchnią warstwę, to już pęka tam, gdzie byśmy cieli. Ta sklejka ma tylko 3 mm grubości, przez co nie jest zbyt ciężka. Żeby taką skrzynkę zdobyć, to trzeba poprosić w sklepach, oni tych skrzynki, jak na przykład po świętach są, no, na święta winogrona są na przykład, na święta są winogrona sprowadzane i jeżeli winogrona sprzedadzą, to skrzynkami raczej mało kto kupuje. I oni zostają im te skrzynki, i oni je wyrzucają. Wykałaczka już wejdzie. O! Najlepiej tym ostrym końcem. Smarujemy ją klejem. Wkładamy. Dla lepszej wytrzymałości możemy to miejsce obwinąć sznurkiem i zakleić. Tak będzie wyglądał nasz kadłub. Teraz musimy skrzydło po raz drugi skleić. Tym razem
ten sposób. Powstanie skrzydło V-kształtne. Teraz ten klej musi zastygnąć. Trzeba odczekać troszkę. Potem jak się styknie te dwie powierzchnie, przetrzymać, jak się je przytrzyma 5 sekund, to będą się już trzymały na stałe. Równo jest, równo. Taki wznios będzie dobry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dociążmy to. I odstawmy na moc do wyschnięcia. Niech się dobrze wszystko sklei. Jesteśmy już następnego dnia. Okazało się, że klej, którego przedtem użyłem, wyżarł dziury w tej piance tutaj i musiałem je załatać klejem na gorąco. I teraz będziemy już używać tego kleju, bo chwilowo innego nie mam. Tu mamy już kadłub. W tym miejscu przykleimy skrzydło. Trzeba też uważać, żeby tym grotem nie stopić kleju, bo też mogłyby się dziury zrobić. W tym miejscu. Tak, żeby było prosto. Jeszcze troszkę z boków trzeba podkleić. Żeby było odporne, gdybyśmy krzywo wylądowali. O. Skrzydło przyklejone. Teraz stateczniki. Stateczniki można przykleić na dwa sposoby. Albo tak. Tak wygląda, tak mają zbudowane wszystkie samoloty pasażerskie, albo w ten sposób. Jeżeli złamalibyśmy statecznik poziomy, to można go wtedy łatwo wymienić bez wymiany pionowego. I właśnie w ten sposób zrobię, gdyby miał wypadek. W połowie robimy klejem. A i w tym miejscu statecznik poziomy musi być wklejony ze szlifowanym w dół. Tak, żeby można było regulować wysokość lotu. Równo z płaszczyzną skrzydła. O. I statecznik poziomy, pionowy. Też smarujemy klejem. I doklejamy. Od razu przed. O.
Dziwnie to wygląda, ale jest bardziej praktyczne. Teraz musimy wyważyć nasz samolot, bo tutaj jest o wiele ciężej niż na dziobie. Wyważamy w ten sposób, że dwa palce kładziemy na środku skrzydła i na dziobie dokładamy obciążenie w formie plasteliny, tak żeby samolot utrzymał równowagę. Na razie byle jak przyklejamy. Akurat. I zbijamy to tak, żeby było w miarę opływowe, żeby nie stanowiło oporu. Troszkę za dużo. Teraz przechodzimy do testów na dworzu. Jesteśmy już na dworzu z naszym modelem i teraz kończymy jego regulację. Można to zrobić również na hali, jeżeli ktoś ma jakąś blisko, bądź jeżeli ktoś ma w dużym, bardzo dużym salonie. Uważając, żeby nie popsuć telewizora ani nic z takich rzeczy. Musimy rzucić samolot i obserwować, jak będzie leciał. Samolot mój teraz pompował. Robił takie zygzaki góra-dół. Musimy dołożyć trochę plasteliny na dziób, żeby go dociążyć. Żeby leciał prosto, lekko w dół. Jest już troszkę więcej plasteliny. Drugi rzut. Nie wyszło. O, to już było dobre. Leciał prosto. Jeszcze jeden rzut dla potwierdzenia, czy to nie był przypadek. Z całej siły rzucamy lekko w dół, nie w górę. Nie płasko, lekko w dół. Wtedy się uniesie i będzie leciał prosto. W drzewo wpadł. Nie ma drzew. Za to jest pole dmuchawców. Leciał prosto, ale trochę skręcał. Skręciło się ster kierunku. Wyprostujemy. Jest prosto. Teraz będzie model latał prosto. Jest prosto. Nadal coś jest nie tak. Co tu jest krzywego? Lekko się kadłub skrzywił. Mamy jako taki prowizoryczny statyw i rzut.
Jeszcze trochę plastliny jest potrzebne. Klejamy z przodu. Jeszcze taka mała wskazówka. Lepiej plastelinę na dziobie przyklejać w ten sposób, żeby była bardziej do przodu. Wtedy model będzie lżejszy. I żeby nadać jej jakiś aerodynamiczny kształt, bo coś takiego będzie gorzej latać. Niż coś takiego. Leciał prosto. Na zawodach modeli lata się nimi na czas. Wyrzuca się je na halę, na hali albo na dworzu w górę i one zaczynają zataczać koła i który model będzie dłużej latał, ten wygrywa. Ten właściwości superlotnych nie ma, bo jest zbudowany z materiałów domowych, takich, które każdy ma raczej. Ale fajna zabawka, o wiele lepsza niż papierowe samoloty, które każdy kiedyś budował. Jak się przyniesie coś takiego na technikę, można dostać dodatkową ocenę. Napiszcie w komentarzach, co mógłbym na przyszłość poprawić, co Wam się podobało, co nie podobało. I to tyle. Dzięki za oglądanie.